Witajcie na kanale Kocham Zabawki, z tej strony Monia i słuchajcie, dzisiaj kolejny odcineczek, gdzie słuchajcie, pokażę Wam moją własną kolekcję, ale tym razem fajnych nowych laleczek, które już wcześniej właśnie otwierałam jedną z nich i jak widzicie, trafiły mi się wszystkie słodkie laleczki z serii Cool Surprise. Właśnie dzisiaj Wam je wszystkie pokażę, ładnie sobie je ubierzemy, ponieważ mamy dodatkowe malutkie stroje do tych laleczek. Już się nie mogę doczekać, aż je Wam po prostu pokażę. Mam ich, no może nie mam ich zbyt dużo, ale wiecie co, w Oszą widziałam kolejną serię właśnie z tych laleczek, piratów oraz zwierzątek. Jeżeli chcecie, abym rozpakowała kolejne właśnie lizaczki z tej serii, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać w komentarzu, która laleczka Wam się będzie podobała, a ja w takim razie zabieram się za pokazanie mojej kolekcji. To dzieciaczki, spójrzcie, tak wyglądają moje nowiuśkie laleczki, które wcześniej zakupiłam w Oszą właśnie. To jest moja cała, ale to cała, zobaczcie, kolekcja Cool Surprise, właśnie. I jak widzieliście, zobaczcie, mam ich naprawdę dużo, troszeczkę mi się ich nazbierało, aż 6 laleczek właśnie Cool Surprise. I widzicie, są troszeczkę podobne do Color Surprise, ale jak widzicie, są nieco większe niż nasze słodkie laleczki LOL Surprise. Słuchajcie, jak widzicie, są one na razie nieubrane, czyli są takimi małymi goleskami i również do nich, zobaczcie, mam dołożone, uhuhu, już Wam pokazuję, słodkie ich ubranka, między innymi zobaczcie, włoski, właśnie są one tutaj, różne właśnie takie sukienki oraz kombinezoniki, uhu, super, zaraz Wam pokażę, jaka laleczka, jak się nazywa i jakim deserkiem właśnie jest. To co, rozpoczynamy naszą zabawę, no i troszeczkę myślę, że je poprzebieramy i zobaczymy, jak będą się prezentować. Pierwszą moją laleczką, zobaczcie, którą trzymam w środku, jest to taki fajny chłopiec, jak widzicie, nie, to będzie dziewczynka. Chciałam Was zrobić w małe jajko. Jak widzicie, karnację ma taką brązową, opaloną, no i jest to, zobaczcie, Moka. Spójrzcie, jak polewa, spływa tej dziewczynce właśnie z czoła. I tutaj widzicie, zobaczcie, mamy dwa otwory, aby móc zamontować jej włoski, czyli dwie kiteczki, które wcześniej były dołączone do zestawu. To uwaga, uwaga, wkładamy jedną kiteczkę, o, właśnie w ten sposób, no i teraz pora, ojejka, troszeczkę za mocno, i teraz pora na drugą kiteczkę, uwaga, sprawdźmy, czy pasują. Tak, pasują, spójrzcie, jakie ma super bujne kucyki z tyłu, troszeczkę, trochę w jedną, w drugą stronę, drugi w drugą stronę, właśnie, ale to nic nie szkodzi, laleczka bardzo ładnie się prezentuje. No i do tej laleczki dodatkowo mamy strój, który za chwileczkę obierzemy. I do naszej laleczki, moje kochane słodziaczki, mamy dołączony szaliczek, spójrzcie, tak, właśnie tak, czyli tylko zamocowaliśmy kiteczki właśnie odpowiednie tej laleczce, no i laleczka ma biało-czerwony szaliczek. Okej, to pierwszą laleczkę mamy już ubraną i uwaga, uwaga, teraz wchodzi nasz kolejny bohater, a jest to chłopiec, który ma na główce bitą śmietanę, a jest to, słuchajcie, gelato, właśnie. Spójrzcie w ogóle, jaką tą główkę ma posypaną takimi różnymi cukiereskami. Naprawdę bardzo fajnie wygląda, jest cały żółciutki, ta laleczka mi się najbardziej podoba. I do naszego gelato mamy dodatkowo, zobaczcie, strój koloru pomarańczowego. Do naszego chłopca musimy ubrać, no przecież nie może być w tych białych maciuchach, co my na to? Okej, uwaga, uwaga, wkładamy jedną rączkę, tutaj jeszcze zobaczcie, na samym dole musimy włożyć między jego nóżki ten oto właśnie fajowski strój i za chwileczkę będzie gotowy, aby móc się pokazać Wam i wyjść na przykład, nie wiem, na miasto ze swoimi przyjaciółmi, albo może gdzieś indziej na kawkę, herbatkę, na soczek. Okej, uwaga, uwaga, jeszcze troszeczkę mi tutaj zabrakło, uwaga i zobaczcie, strój w pełni gotowy! Gelato w swoim pomarańczowym kombinezonie
prezentuje się naprawdę fajowsko, a teraz przed nami kolejna kandydatka, a będzie to... Jednak nie kandydatka, ale kandydat! Spójrzcie, jest to chłopiec, który ma karnację różową, generalnie cały jest różowy, nawet spójrzcie, włosy ma różowe, lekko falowane, a jest to Cotton Candy, czyli chłopiec zrobiony z waty cukrowej. Tak, właśnie, wata cukrowa, spójrzcie, na jego tutaj ubranko, jak widzicie, ma naprawdę całe białe i jest polany czekoladą, ale fajowsko. No to co, tak prezentuje się mój chłopiec z waty cukrowej, więc teraz pora do niego dobrać, słuchajcie, ubranko, a mi się wydaje, że ubranko pasujące do tego chłopca, czyli do naszej waty cukrowej, jest właśnie to różowe. Jak widzicie, chłopiec jest różowy, więc ubranko również musi być różowe, to uwaga, nakładamy. Trzeba te ubranka strasznie, słuchajcie, naciągać, bo inaczej ich po prostu nie włożymy. Uwaga, jedna rączka jest już gotowa i teraz druga również. Jak widzicie, zobaczcie, całkiem fajnie prezentuje się właśnie ten chłopiec z waty cukrowej. Mnie się podoba, a Wam? Okej, moi drodzy, to teraz pora na kolejną naszą laleczkę, Skull Surprise. Spójrzcie, jest to właśnie pralin. Spójrzcie, też ma karnację ciemną, taką opaloną, czekoladkową. Jak widzicie, ma na główce bitą śmietanę z polewą chyba jagodową. Budki również ma takiego koloru jagodowego. No i pora ją ubrać, bo jak widzicie, jest w samych takich majciochach. No i generalnie ubranka do niej to będą, słuchajcie, te oto sukienki w paseczki. Superowe są, generalnie bardzo mi się podobają. To co, pora ją ubrać, no żeby po prostu na mnie zmarzła. Uwaga, uwaga, jedna rączka jest już prawie włożona do naszej sukienki i teraz wystarczy włożyć drugą. Jejka, powiem szczerze, że naprawdę ciężko się w ogóle wkłada te ubranka, ale nie jest aż tak źle, trzeba naprawdę bardzo mocno je naciągnąć. O, widzicie? O, właśnie tak i teraz pasuje idealnie. I uwaga, uwaga, pora na naszych ostatnich bohaterów. Zobaczcie, mamy tutaj jednego chłopca oraz spójrzcie sami kolejnego chłopca, a są to bliźniaki, spójrzcie, to nie są tak naprawdę chłopcy, tylko są to, słuchajcie, dziewczynki. Dlaczego? Spójrzcie sami, tutaj do góry mamy jeden otwór, gdzie będą, słuchajcie, musiały być tutaj właśnie kiteczki, jedna kiteczka na jedną taką właśnie laleczkę. Okej, to uwaga, uwaga, rozpocznijmy może sobie pierw od tego chłopca, a już Wam mówię, któż to taki jest? Jest to makalin, właśnie, czyli chyba takie, słuchajcie, ciasteczko? Tak mi się wydaje, że jest to ciacho, tak, no nie wiem, nie mam pojęcia, jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, mogę się też mylić, uwaga, to teraz wkładamy oczywiście, zobaczcie, kiteczkę i jak fajnie w ogóle się prezentuje, fajowsko wygląda, tak, 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 no i teraz do naszej laleczki mamy stroje, zobaczcie, zielone, pasujące do czapeczki, którą mam na główce, no i przede wszystkim również do karnacji. Okej, jedna rączka jest już włożona i teraz wystarczy włożyć drugą. Spójrzcie i gotowe! Wygląda superowo. To teraz pora na naszą laleczkę drugą, czyli naszego bliźniaka numer 2. Spójrzcie, ta laleczka wygląda identycznie jak nasza właśnie poprzednia. Jak widzicie, troszeczkę wygląda jak chłopiec, ale jak już się założy te właśnie odpowiednie białe włoski, już oczywiście zmieniają w ogóle wygląd tej laleczki. I uwaga, uwaga, strój jest taki sam, spójrzcie sami. To co, zakładamy i za chwileczkę wydaje mi się, że zrobimy kolejną metamorfozę tych właśnie laleczek Cool Surprise, ponieważ przygotowałam również różne akcesoria z LOL Surprise. Między innymi mam tutaj czerwoną czapkę z daszkiem, różową czapkę z daszkiem, czerwony kapelusz, opaskę na włoski oraz czarny kapelusik. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdej laleczce będziemy mogli założyć właśnie jakiś tam właśnie kapelusik lub nakrycie na główkę. To słuchajcie, wydaje mi się, że spróbujmy może założyć o tej oto, słuchajcie, laleczce. Wydaje mi się, że będzie, jeżeli ma ciemną karnację, to nałożymy jej, zobaczcie,
czarny kapelusz. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądała. Spójrzcie, nawet całkiem pasuje jej. O wiele lepiej wygląda. No dobra, czyli nasza pierwsza kandydatka jest już, zobaczcie, gotowa i przygotowana. Okej, tak ją zostawimy. I teraz musimy poszukać kandydatki, która nałoży różowy kapelusz. Wydaje mi się, że będzie to... Oto ten pan, zobaczcie, będzie w kapeluszu, właśnie tak, Onika troszeczkę spada i zostały nam jeszcze dwie czapki z daszkiem, między innymi czerwona oraz różowa. Różową czapkę z daszkiem pomyślałam, że nałożymy, o właśnie oto tej, zobaczcie, laleczce. Całkiem fajnie wygląda, tylko troszeczkę śmiesznie. Muszę uważać, żeby ta czapeczka z daszkiem jej po prostu nie uciekła. Właśnie, bo te główki mają no nieco większe niż nasze laleczki LOL Surprise. Jak widzicie, została mi ostatnia czapeczka, czerwona, jak widzicie, w kratkę. To uwaga, uwaga, przesunę sobie tą na razie, położę do koszyczka, który tam widnieje z tyłu i nałożymy ją właśnie tutaj. Temu chłopcu, który mnie się najbardziej podoba. Te dzieciaczki, pokazałam Wam dzisiaj moją kolekcję, jaką udało mi się zebrać z serii laleczek LOL Surprise, które właśnie zakupiłam w Auchan. Jak już wspomniałam na samym początku, są również piraci, a także zwierzątka właśnie z tych oto słodkich laleczek. Jeżeli laleczki Wam się podobają, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie, abym zakupiła kolejne serie właśnie z tych oto właśnie LOL Surprise'ów, koniecznie zostawcie komentarz i ja się z Wami żegnam. No i przede wszystkim widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!